Witajcie, drodzy uczniowie. Tym razem bierzemy się za układ oddechowy i pogadamy sobie o takich ciekawosteczkach jak budowa układu czy funkcje poszczególnych jego elementów. Zanim jednak zaczniemy, musimy zrobić porządek w terminologii, bo oto sam termin oddychanie biolodzy mocno rozbudowali. Możemy spojrzeć na oddychanie jako na całość procesów prowadzących do uzyskania energii przez organizm i tak składają się na nie takie procesy jak wentylacja płuc, wymiana gazowa, transport tlenu, wymiana gazowa i oddychanie komórkowe. I tak mamy pewien bałagan, bo jak zauważyliście, że na oddychanie składa się m.in. oddychanie. Musimy zatem zobaczyć różnicę między tymi procesami komórkowymi, czyli utlenianiem substancji pokarmowych, z których uwolniona zostaje energia, i to są właśnie procesy nazywane oddychaniem wewnątrzkomórkowym, a potocznym określeniem oddychania jako wdechu i wydechu. Zatem kiedy po intensywnym treningu powiemy ale się nabiegałem, ciężko mi się oddycha, popełniamy pewne uproszczenie. To jak wobec tego nazwać tą prostą czynność wdechu i wydechu? Moi drodzy, przed Wami wentylacja płuc, czyli wdech i wydech właśnie. Czy to znaczy, że po WF-ie powinniśmy ryzykować otrzymanie nowej ksywy i mówić ciężko mi się wentyluje płuca? No raczej nie, ale powinniśmy mieć na uwadze różnicę między tymi terminami. To niestety nie wszystko, bo pewnie zauważyliście, że plącze się tu jeszcze jeden biologiczny bonusik w postaci wymiany gazowej, a to z kolei oznacza dyfuzję gazów między pęcherzykami płucnymi i krwią. A żeby być jeszcze dokładniejszym, znajdziemy drugą wymianę gazową między krwią i tkankami. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, a jeśli nie, to zapraszam na tę serię filmów o układzie oddechowym, a rozpoczniemy właśnie tym, który teraz oglądacie. Ale jak mówiłem, zacznijmy od budowy. Cały nasz układ to drogi oddechowe i płuca. Drogi oddechowe to jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, a płuca to 300 milionów pęcherzyków i około 100 metrów kwadratowych powierzchni. Ewolucyjne cudo. Jama nosowa, pierwszy odcinek dróg oddechowych. Tu odbywają się trzy genialne procesy. Oczyszczanie wdychanego powietrza, jego nawilżanie i ogrzewanie. Oczyszczanie jest możliwe dzięki komórkom nabłonka rzęskowego, które będą przewijały się także w dalszych odcinkach dróg oddechowych. W oczyszczaniu powietrza biorą też udział włosy znajdujące się w początkowej części jamy nosowej. Teraz już wiecie, po co niektórzy hodują krzaczory w nosie. Mają doskonale oczyszczone powietrze. Może warto rozważyć zapuszczanie? Ponadto świetne ukrwienie nosa i wydłużenie drogi powietrza w stosunku do oddychania przez usta powoduje, że po wdechu nawet bardzo zimnego powietrza w okolicach krtani ma już ono około 30 stopni. Błona śluzowa w jamie nosowej, zawierająca liczne gruczoły śluzowe, doskonale nawilża powietrze. Dalej mamy gardło, o którym już wspominaliśmy przy okazji układu pokarmowego. O tutaj mamy przypominajkę. Gardło jest formą skrzyżowania drogi oddechowej i pokarmowej i łączy się z krtanią, a tu dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Krtań to 9 połączonych chrząstek, z czego jedna pełni rolę klapki zamykającej, wykorzystywanej podczas przełykania. Ta klapka nazywa się nagłośnią, ale najciekawsza jest część krtani zwana głośnią, w której znajdziemy fałdy głosowe, czasem nazywane strunami, jednak fałdy są lepszym określeniem. Fałdy głosowe są odpowiedzialne za wydawanie dźwięków i kiedy są napięte i mocno zbliżone, wydychane powietrze, wprawiając je w drgania, wywołuje dźwięk. Genialne urządzenie.
Im bardziej napięte są fałdy, tym wyższy wydamy z siebie dźwięk. Także ich grubość ma na to wpływ. Jeśli chodzi o barwę głosu, to jego charakter wynika z budowy tak zwanych rezonatorów, czyli pustych przestrzeni, takich jak jama nosowa czy zatoki, które działają jak pudło w gitarze. Tchawica z kolei to rura zbudowana z podkowiastych chrząstek, które stanowią solidną, ale i elastyczną podporę zapobiegającą zapadaniu się tchawicy podczas zmian ciśnienia wynikających z wdechu i wydechu. Poniżej mamy oskrzela, czyli dwa przewody, tak zwane oskrzela główne, rozchodzące się na coraz mniejsze, przechodzące w oskrzeliki, razem stanowiące tak zwane drzewo oskrzelowe, które to doprowadza powietrze bezpośrednio do pęcherzyków płucnych. Skoro drogi oddechowe mamy już omówione, przejdźmy do płuc, które mają za zadanie przeprowadzić wcześniej wspomnianą wymianę gazową i zaopatrzyć w życiodajny tlen naszą krew. Prawe płuco to 3 płaty, lewe zaś 2, a całość, ta cała struktura przypomina gąbkę złożoną z setek milionów pęcherzyków. Jako że pęcherzyki ciasno oplecione są naczyniami włosowatymi, ich ściana musi być cienka i delikatna, żeby tej wymiany nie utrudniać. I tak oto mamy w tej budowie nabłonek jednowarstwowy, płaski. Zapraszam na film o tkankach zwierzęcych. O tutaj. Spróbujmy zatem pokusić się o małe podsumowanie. Układ oddechowy to drogi oddechowe i płuca, a na drogi składają się jama nosowa, oczyszczanie, nawilżanie i ogrzewanie powietrza, gardło, skrzyżowanie drogi oddechowej z pokarmową, krtań, w której dzięki obecności fałdów głosowych powstaje głos, tchawica, oskrzela rozgałęziające się na oskrzeliki i prowadzące do płuc, a dokładniej do pęcherzyków płucnych. Same płuca to gąbczasta, bo złożona z pęcherzyków struktura służąca wymianie gazowej. Na dalsze informacje o wspomnianym układzie zapraszam na kolejne filmy. Dzięki za wspólnie spędzoną kolejną odwróconą lekcję i do następnego razu.